RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku drogiego Grand Championa na klawiaturze. Z racji, że niedługo kończy się sezon w Rokecie, ostatnio zrobiłem streama, gdzie właśnie tutaj wbijaliśmy rangę na tym koncie, grając na klawiaturze. I mamy aktualnie Championa 2 Dywizję 4, tam 1-2 mecze od Championa 3, którego dzisiaj spróbujemy wbić. No i jeżeli uda nam się wbić tą rangę, to też planuję w dniu właśnie wrzucenia tego odcinka, co dzisiaj oglądacie, zrobić kolejną transmisję, gdzie się zbliżymy do Grand Championa. Ale tu jeszcze dam informację, czy to na społeczności, czy to w komentarzu. W każdym razie możecie zafollowować mnie na Twitchu, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i co, zobaczymy, jak będzie szło. Mamy tutaj pierwsze spotkanie. Widzimy, że u nas są same randomy w przeciwnej drużynie. Trójka znajomych prawdopodobnie, bo są w party wszyscy. Zdejmujmy po prostu na start i lecimy sobie. Jakiś dobry początek. O kurde, busto nie zdążyło zrespić. Jest ok. Dobra, tracimy bramki już na samym początku. Generalnie jak zagramy dzisiaj 4 mecze, to jest strasznie słabo mi się przyjęło, ale jeżeli zagramy 4 mecze, to wystarczy, że wygram 3, także możemy się pomylić. Nawet w sumie wystarczy, jeżeli zagram 3 mecze, to wygrać. A nie, dobra, no przy 4 meczach muszę wygrać 3. Wtedy prawdopodobnie będziemy mieli wbitego czempiona trójkę. Nasz teammate do lewej. Ja sobie strzelęgzuję na pełnej, trochę to było ryzykowne, ale... Trzeba czasami nałożyć presję. Oni się wywalili i mamy gola? Mamy gola, już myślałem, że nie trafiłem przez chwilę. Ale musiałem uderzyć blisko słupka, bo inaczej by Ziemek zdążył obronić. W ogóle ten Starlife ma całe... Starlife? Star coś tam, nie pamiętam tego niku. Ale ma całe auto arbuzowe. Chyba bardzo lubi arbuzy. Kopnijmy do prawej, do naszego teammate'a. Może on dobrze strzeli? Nie, no dobra próba ogólnie, blisko bramki. Ja to znowu dośrodkuję. Tutaj Melon trochę się zagalopował do przodu. Patxi, zaufamy, że trafi. Ja to tylko kopnę, żeby poszło do przodu. Może to być dla nich niewygodne. Teraz krujmy. Fajnie by było, jakby on zawrócił i challenge'ował. No i dobra, jest ok. Ta piłka jest bardzo niewygodna. O kurde, wolałbym, żeby zostawił. Ale jest spoko, dobra, wybijmy sobie takiego z kiwką. Tutaj jeszcze wykopmy. I powinno być w miarę bezpiecznie. Fajnie, jakby tutaj nam zrespiło boost to zaraz. A jak nie, to sobie podlecimy i kopniemy w ten sposób. On się chyba wywali. Nie no, już generalnie mamy te okolice czempiona trójki i zdecydowanie widać, zwłaszcza na streamie to było widać, że ludzie już zdecydowanie częściej trafiają piłkę w powietrzu. Oczywiście zdarzają się bezsensowne loty oraz potężne misy, ale już generalnie jest odczuwalna duża poprawa. Przyjemniej się gra. Dobra, zostawmy. Ja muszę na to lecieć, bo oni tego nie trafią raczej. Sobie przyjmiemy piłkę do naszego. Teraz wybijmy do kornera. Znowu przebijmy go. Teammate'ik to kopie do przodu. Ej, to może być bramka. Tak jest, Patxi trafia w piłkę. Tam strasznie niewygodnie się dla nich odbiła i trochę spanikowali. Bo tutaj Ferret powinien tą piłkę uderzyć, żeby było po problemie. A przez to, że nie trafił, to naprawdę niewygodna wrzutka poszła. Ale dobra, korzystamy z tej sytuacji. Lecimy do kickoffa. I wygrajmy ten meczek. Dobra. O kurde, on też się tutaj nadjechał. Ja sobie zawrócę i kopnę to jakoś w kierunku ich bramki. I się udało, wywalili się obrońcy. 3-1, coraz mniejsza szansa, że przewalimy to spotkanie. A i w ogóle nie wiem, kiedy to się stało, ale przeciwnicy, w sensie przeciwnicy, w ogóle gracze tutaj, teammate i tak dalej, coraz lepiej wiedzą, że lewy powinien jechać na kickoffie. Że w sytuacji, kiedy jest takie samo ustawienie po lewej i po prawej, to osoba po lewej powinna jechać. Nie wiem, kiedy to się stało tak naprawdę, ale z tego, co już mi się rzuca w oczy, to większość ludzi to przestrzega, także bardzo fajnie. Okej. Okay. O kurde, strasznie się chaos podział. Posukuruję bramkę, jakby on to jakoś dobrze kopnął. Udało nam się wybić. Patxi to mu jakoś niewygodnie zagrał. Dobra, prawdopodobnie... O kurde, dobrze, że dali FF-a, bo no ten strzał był kiepski. Nie mam totalnie wyczutych jeszcze czasami klawiszy na klawiaturze i takie farfoce daje, ale zobaczmy, czy mamy czempiona trójkę. Mamy czempiona trójkę, także już pierwszym spotkaniem wbijamy tą rangę. No i co, teraz po prostu walczmy o wyższy awans. No i co ciekawe, tutaj w przeciwnej drużynie Dom chyba też grał na nie swoim głównym koncie. Ale okej, okay, lecimy dalej. No i kolejne spotkanie, znowu ta sama sytuacja, że w przeciwnej drużynie każdy jest wparty, a u nas są randomy. Okej. Okay.
Dobra. Spróbujmy sobie tutaj na pełni wlecieć. Oła, trochę zabolało. O kurde, ale niewygodna piłka. Zagram sobie do cornera. Lepiej się będę cofał na pełnej, bo to może być niebezpieczne. Dobra, zostawmy naszemu teammate'owi piłkę, nie ma co tam z nim jechać. Asykuruję bramkę. To będzie niewygodne bardzo. Okej, okay, obroniłem, ale jest bardzo niewygodnie. Dobra, nasz teammate jakiś powinien być. No jest, ale nie trafia za bardzo. Proszę, jakieś tutaj wybitka. Byleby nie dośrodkował Daddy i będzie dobrze. Dobra, nie dośrodkował, to jest nasz kolejny. Trafi w piłkę, dlatego możemy zabrać sobie setkę. Jest bezpiecznie, jak mnie nie kopną w zderzak moi teammate, to będzie git. Podanie do teammate'a i blisko bramki. Dobra, sobie tutaj poczekajmy, co się stanie. Dobra, to już muszę podjechać, jakaś mocna wybitka. Ładnie to ziomek znowu chase'ował, ale Daddy jest gotowy. Tego przebijemy. Kurde, generalnie bardzo nas cisną w tym spotkaniu na razie. Siedzimy w defensywie, ale dopóki nie popełnimy jakiegoś błędu, to powiedzmy sobie, że nie jest jakaś groźna ta ofensywa. I generalnie już na tym poziomie te mecze, co są dzisiaj na odcinku, są już w miarę jakoś tam poukładane. Jak widzimy, tutaj już mniej więcej każdy wie, co ma robić. Wiadomo, że jest to dalekie od ideału, natomiast już mniej więcej nawet nie tak źle się gra. Dobra, zobaczmy. No i Big Daddy zostawił piłkę pytajnikowi. Ten nie trafił za bardzo piłkę w powietrzu, ale jest okej. Tutaj jakiś strzał. Dobra, kopnijmy w backboard i nasz teammate powinien mieć opena. No, strasznie szybko wyskoczył. Ogólnie nie ma co się tak śpieszyć, zwłaszcza na niższych rangach. Poczekajcie sobie, aż się piłka odbije od ściany i wtedy dopiero wyskoczcie. Nie ma co się tak śpieszyć. I tak prawdopodobnie będziecie pierwsi do piłki. A przynajmniej dużo większa szansa będzie, że traficie w tę piłkę. I teammate bardzo ładnie strzelił. No to jest tak, że raz ktoś mega zepsuje, a raz trafi naprawdę dobre uderzenie. Tutaj na szczęście wykańczył i wychodzimy na prowadzenie, co się przydaje. Niby mam już wbitego czempiona trójkę, ale wiadomo, że nie chcemy tutaj przegrywać. Oni nie trafili. Ja tutaj sobie polecę na jakieś dobre 50. Zdemujmy go. Właśnie to, co zauważyłem też na streamie ostatnio podczas transmisji, że na czempionie, jeszcze tym, pewnie na niskim grand czempionie jest to samo, ludzie praktycznie nie unikają demo. O kurde, my bad. Zabrałem naszemu piłkę. Nie umiem się jeszcze za bardzo rozglądać na klawiaturze i tak nie czuję latam. Bo nie spojrzałem, że on jest. Wydawało mi się, że naszego teammate'a po prostu nie było do tej piłki. Ale wracając, to po prostu bardzo łatwo się tutaj demuje przeciwników. W sensie, nie wiem, no raczej po prostu, jeżeli się na tym skupicie, żeby zawsze jak jest okazja komuś dać demo, to będziecie często właśnie demowali przeciwnika, przez co zyskiwali przewagę. Po prostu warto się na tym też skupić i warto to robić. Dobra. Ja mam nadzieję, o kurde, teraz ja się zagapiłem, ale na szczęście teammate to dobrze wybił. No ale generalnie taka podpowiedź ode mnie, że na trójkach, czy tam dwójkach, czy po prostu na tych rangach możecie latać częściej na demo. To nie jest w żaden sposób toksyczne, a pomoże. O kurde, tutaj double commit, 13 sekund do końca, może zagrajmy na czas po prostu, podbijmy jakąś piłkę do góry. Tutaj znowu jakiś blok. Proszę, traf to. Dobra, trafi w tę piłkę. No i dobra. Na razie dwa mecze, dwie wygrane. Zobaczymy, czy trzeci mecz może będzie dzisiaj ostatnim, żeby też było co zagrać na streamku. Nie mamy dalej dywizji drugiej, spróbujmy ją wbić w kolejnym meczu. Okej, okay, prawdopodobnie ostatnie spotkanie, jeżeli nic dziwnego się nie stanie. I znowu to samo. W teamie randomy i cała drużyna przeciwna jest tak jakby zespołem. Ciekawe, bo chyba pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce przez te wszystkie odcinki. Okej. Okay. Dobra. Dajmy mu wybić piłkę do boku. Tutaj podjadę trochę szybciej. Taki, jakieś 50. Kral to uderza. Ja się cofnę do naszego teammate. O kurde, on nie podjeżdża. Ale bardzo dobrze trafił z kolei. Tamten prawie samobuja. Dobra, wrzutka do cornera. Zostawmy piłkę teammate'om. Tutaj... No, przeciwnik nas uprzedził. Ale dalej jest niebezpiecznie. O kurde, tutaj kof. Ja zrobiłem misklika, ale taka porada, jakbyście byli na miejscu kowa, żeby w takiej sytuacji jak on był, czyli zbliżał się do piłki, to nie flipujcie. Podjedźcie sobie bez flipa, to wtedy nie będzie czegoś takiego, że
wylądujecie po flipie za daleko. O, jaki celny jest tutaj strzał, oddałem. Ale jeżeli robicie flipa w momencie, kiedy jesteście w okolicach piłki, to musicie być albo bardzo precyzyjni, co myślę, że poniżej jakiegoś wyższego Grand Championa raczej się nie będzie zdarzało. Albo po prostu, tak jak przeciwnik, przelecicie piłkę, polecicie za daleko. No i jeżeli ktokolwiek uderzy w piłkę, to też nie będziecie mogli skręcić od razu, tylko będziecie musieli jeszcze wylądować. Dlatego starajcie się w momencie, kiedy ktoś uderza w piłkę i tak dalej, czy tam jesteście w pobliżu piłki, jak najrzadziej... Czekajcie, skupiam się. No, ale jak najrzadziej flipować, to myślę, że wam też w dużej mierze pomoże. Bang. Jak najmocniejsze uderzenie. Dobra, muszę polecieć na pełne, jeszcze jakiś pin z tego siadł. Po prostu nie ufałem teammate'owi, że jeszcze będzie na pozycji, a nie było to w miarę... W sensie po prostu nie było to groźne, że na to leciałem. Fajnie, jakby tutaj żaden teammate nie podjeżdżał, tylko daliby mi się z tym rozprawić. A, podjechał, ale powiedzmy, że i tak jest git. W dobrą stronę to uderzył przynajmniej. No, jakieś takie niewygodna piłka. Może z tego będzie bramka, chociaż ta piłka mocno do rogu została uderzona. Poasekurujmy krala, jakby się wywalił. Takie nieco podanie z tego wyszło. Dobra, niecelne. No i nie obroniłem. Tutaj to takie wybicie jednak się okazało zabójcze, to co Kral zrobił w tą ścianę. Uderzył pod takim kątem, że piłka właściwie wróciła w tę samą pozycję, tylko że Krala już nie było, a przeciwnicy byli dalej jeszcze bardziej gotowi nawet. Dobra, muszę w to trafić. To wiem, że nie była łatwa piłka. Ale... No nie wiem, możecie ją potrenować sobie na freeplayu w wolnej chwili i... Jak się czujecie już z nimi pewnie, to na takie latać, bo to też jest... Wiem, że niewygodna piłka do trafiania za każdym razem, ale zarazem bardzo ważna piłka. O kurde, tu może być niebezpiecznie. Dobra, zdymowaliśmy jednego przeciwnika. Kral ma opena. Jakby mocniej... O kurde, dobra, to działa. Jeżeli działa, to nie ma co komentować. A takie strzały to też wiem, że w sumie dużo pamięci mięśniowej wymagają. Zagrajmy do mida. Aj, niestety... No mówię, tutaj jest moim problemem to? I generalnie bardzo ważne by było to, żeby się nauczyć jak najszybciej operować kamerą w rokecie, patrzenia na lewo-prawo, żeby przed takim podaniem na mida zobaczyć, gdzie jest wasz teammate dokładnie. Ja niestety na klawie nawet nie próbuję tego robić ze względu na to, że... No nie wiem, zbyt trudno mi to jest, się robi. Jest to dla mnie niewygodne, że, jako że nie jestem przyzwyczajony do klawy. Ale jeżeli po prostu cały czas grać na klawie, no to musicie się na to... Moim zdaniem trochę poświęcić, bo to daje bardzo dużo do wizji. Dobra, oni jakoś tak zagrali. Nasz, żeby samobija nie władował i będzie dobrze. Kof sobie leci. Zostańmy z tyłu. Dobra, wybitka do kornera. Ja sobie podjadę. Jedźmy na jakiegoś bumpa. Nic się nie stało. Kof prawdopodobnie to wybije. Nawet bardzo dobrze to wybił do nas, do boku. Ale zrobiłem tragiczne 50, czy tam tragicznego pincha z przeciwnikiem. Ale Kof tutaj, jak widzimy, bardzo dobrze trafia w piłkę. I teraz moja kolej. Jakbym to lepiej uderzył, to byłby pewnie darmowy gol jeszcze. Ale tak dobrze nie było. Dobra, ten nie zdąży dolecieć do piłki, to sobie poczekajmy. Tutaj jakoś podanie do lewej, do Krala. Dobra, próba. Cofnijmy się za naszego teammate'a. Znowu sobie tutaj poasekuruję. Nasz teammate leci, to ja zostanę. I to chyba jeszcze będzie bramka? Nie, słupek. Mamy bramki. Wezmę sobie przyspieszenie z ich połowy. O kurde, tutaj słabo skoczyłem, trochę się przeliczyłem. Ale i tak mecz już wygrany. Nie ma co tutaj już narzekać. No, nie mają jak strzelić dwóch bramek w 0 sekund. Ale dzisiaj 3-3 mecze wygrane, więc pozytywnie. Chyba dawno nie było takiego odcinka, a widzimy, że jesteśmy na wyższej randze niż ostatnio i nawet nam chyba lepiej poszło. Dywizja druga wbita. W sumie zobaczę, ile MMR-a nam brakuje do Grand Championa. Jeżeli Grand Champion jest od tylu MMR-ów, od ilu myślę, to brakuje nam jeszcze praktycznie 100 MMR-a, więc tak czy siak będzie transmisja z właśnie drogi do Grand Championa na moim kanale Twitch, na który oczywiście was zapraszam, jeżeli nie chcecie tego przegapić. No i myślę, że następny odcinek będzie już finałowym, że w następnym filmie już postaramy się dobić Grand Championa. I tak w sumie na ten moment wydaje mi się, że uda się to zrobić. Na ten moment czuję się w miarę dobrze, więc czemu miałoby się nie udać? No i to tyle, nie będę już przedłużał, po prostu zostawcie suba i lajka i miłego dnia, elo elo.